Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Dzisiaj ze mną Maja Piórek, moja osobista przyjaciółka i kuzynka. Cześć. Myślę, że główną istotą tej naszej przyjaźni jest to, że my rozmawiamy o bardzo dużo, o bardzo wielu rzeczach. Mamy też na niektóre rzeczy mamy zupełnie osobne zdania. I to chyba będzie dobry przykład. Tak, dobry przykład, tak, ta rozmowa. Dlatego, że dzisiaj zapraszamy Was na rozmowę o filmie. Filmie, który jest kontrowersyjny, w tym sensie, że bardzo widoczna jest linia, że tak powiem, samych pozytywów i achów u osób pełnosprawnych, a z drugiej strony w osobach niepełnosprawnych budzi wstręt i duży taką niezgodę. Tak, w ogóle to jest jakby moje główne wspomnienie, że pamiętam, jak byłam w kasie biletowej i kupowałam, nie wiem, dlaczego w ogóle do Ciebie wtedy napisałam, że... Też nie wiem. Ale nieważne. Ja nie miałam w ogóle pojęcia, jak jest teza filmu. W ogóle totalnie nie wiedziałam tego. I pamiętam, jak mnie opierdzieliłaś, że w ogóle zmarnowałam pieniądze na ten film, na który jeszcze nie zdążyłam wejść. I to jest fajne wspomnienie. I właśnie, co gorsza, nie wiedziałam, czy mam mieć wyrzuty sumienia, że ten film nawet mi się podobał. No właśnie cały czas mówimy o filmie, ale tytułu nikt nie podał, tak, prawda? Bo to chociaż tytuł będzie... Nie będzie tytułu w tytule, więc to nie będzie takie... Widzowie też nie będą wiedzieć. Nie, więc teraz może zdradzimy tą tajemnicę. Mówimy o filmie Zanim się pojawiłeś. Czyli Me Before You w wersji oryginalnej, tak? Tak, tak. No i właśnie zastanawiałyśmy się niedawno, dlaczego to jest Zanim się pojawiłeś, a nie Zanim się pojawiłaś, bo tak naprawdę zastanawiamy się, który z bohaterów bardziej wpłynął na życie tego drugiego. Tak. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy punkt widzenia. No może skrócimy, o czym jest film w ogóle. Tak. A będziemy spoilerować, czy nie? No będziemy spoilerować. No, myślę, że ostro, nie? Napiszemy, że to jest spoiler tak naprawdę, żeby ludzie mogli się, że tak powiem, wstrzymać, dopóki nie obejrzą tego filmu i może podczas naszej rozmowy jakby zweryfikować swoje stanowisko albo zobaczyć, jaki mamy pogląd, bo może mieć zupełnie inny, prawda? No bo chyba nie będzie możliwości pogadania o tym, żeby nie zdradzić wszystkiego. Tak. Także okej, to wszyscy, którzy oglądaliście, to na pewno wiecie, że Me Before You opowiada historię miłości. No to jest jednak książka o miłości. Tak, to jest melodramat, trzeba podkreślić. Tak, i ponoć taki nawet klasyczny. Nie znam się tak dobrze na kinie, ale ponoć jest to bardzo, bardzo klasyczne podejście do melodramatu. I opowiada historię dziewczyny takiej, która mieszka chyba na jakiejś prowincji angielskiej, takiej powiedziałabym, że nawet wioseczce. Angielski. Mhm. No i jest taka dobra, właściwie można powiedzieć, że nawet na granicy naiwności. I jakby spotyka się z głównym bohaterem, który z kolei jest po wypadku, chyba 2 lata po wypadku, który ma dokładnie ten sam uraz co ty. Chyba tak, tak. Nie, wydaje mi się, że on ma odrobinkę wyżej, dlatego że on jest troszeczkę mniej sprawny, aczkolwiek znacznie bardziej sprawny niż bohater filmu Nietykalni. Tak, tak, tak. No niemniej jednak tutaj ważne jest tło, bo ten bohater jest jakby przed wypadkiem był takim bardzo aktywnym młodym człowiekiem, bankierem, prowadził takie życie powiedzmy na wielu kontynentach, bogate, sportowe, on właściwie chyba nie ma prawie rzeczy, której by nie robił, miał wiadomo grono wspaniałych przyjaciół, piękną narzeczoną, super apartament. I co tam? No generalnie... Bajkowe życie. Bajkowe życie biznesmena i który nagle po prostu w jednej sekundzie traci to życie i... Właściwie cię traci życie. No właśnie, nie traci życia, ale według tego bohatera chyba przez cały film można powiedzieć, że on tak czuje, że stracił to życie. Przynajmniej to stare życie. Tak, czyli sprawność, to po prostu sprawność, ale dla niego jakby, przynajmniej ja tak to odbierałam przez cały film, że dla niego to była esencja jego życia, więc jakby dla niego nie było... Nie widział i nie chciał zauważyć innej alternatywy. Warto też podkreślić, dlaczego ta bohaterka w ogóle się pojawiła w jego życiu. Ona po prostu potrzebowała na gwałt pracy. I pieniędzy, tak. I pieniędzy. Bo ona utrzymywała właściwie taką swoją rodzinę, która też była w kryzysie. No i właśnie, i to też jest chyba właśnie ten element melodramatu, czyli zetknięcie dwóch bohaterów, którzy... Żyją w skrajnie różnych środowiskach, prawda? Tak, i w sumie potrzeba spowodowała, że oni się spotkali, bo zapewne nigdy w życiu by się nie... Oni zresztą chyba kiedyś o tym rozmawiali nawet, że chyba nie byłoby szansy, żeby w ogóle on zwrócił... Ona chyba tak mówiła, żeby on kiedykolwiek zwrócił na nią uwagę, bo ona była taką kolorową postacią, takim barwnym ptakiem, trochę kiczowatym. Mhm. Ocierając przynajmniej te jej stroje, to była jakaś taka mocna, mocna strona. No i totalnie dwa różne światy. No i potrzeba, czyli on potrzebował opiekunki, a właściwie jego rodzice potrzebowali opiekunki dla niego, a ona potrzebowała pieniędzy.
No tak. I tak to się stało, że się spotkali. Tak, opiekunka. Zaczęło się od tego, że właśnie on potrzebował zatrudnić osobę, która będzie pomagała mu w codziennych czynnościach, tak? Bo umówmy się, że bohater po prostu w związku z wypadkiem doznaje uszkodzenia szyjnego, czyli tetraplegia, czyli dokładnie podobny uraz do mnie, czyli nogi mamy odłączone, tak? Zmniejszona jest ruchomość rąk i tak dalej. Potrzebuje jakby pomocy przy bardzo wielu czynnościach dnia codziennego, tak? Od karmienia po tak zwany głupie siku czy kąpiel i tak dalej. I bohater mimo tego, że jest jakby finansowo sprawny do tego, żeby sobie zapewnić naprawdę znakomitą opiekę od sprzętu po ludzi i po prostu w każdym możliwym miejscu tak naprawdę na świecie może zmienić to miejsce dowolne, bo jest tak bogaty, to cały czas jakby opłakuje to stare życie. Tak, i to właściwie chyba też jest, choć właściwie o powodzie tak naprawdę dowiadujemy się, nie pamiętam w którym momencie filmu, ale dlaczego ci rodzice szukają dla niego opiekuna? Właściwie opiekunki? Nie wiem, kto wcześniej był. Bo on ma też takiego przyjaciela, fizjoterapeuta, który się dosyć sprawnie nim opiekuje przecież. Ale właśnie tu chodzi o to, że ci rodzice chyba szukają nadziei na to, że on zmieni zdanie. O właśnie, zdradzamy. No zdradzamy, zdradzamy do czego. Zdradzamy. No bo przez to, że ten bohater ma tyle pieniędzy, ile ma, to tak naprawdę wszystkie rozwiązania stoją przed nim otworem. No i scenarzyści nie ukrywają tego, że on po prostu zamierza poddać się eutanazji w Szwajcarii. Tak. To jest bardzo kontrowersyjna właśnie sytuacja dla osób z niepełnosprawnością, dlatego że, no bo była kontrowersyjna, ten film jest cały kontrowersyjny, dlatego że w Polsce tego nie było. W Polsce co prawda było duży taki odzew na różnych, że tak powiem, frontach, mediach społecznościowych i tak dalej, jeśli chodzi o krytykę tego filmu, ale w Stanach Zjednoczonych to był fizyczny bojkot tego filmu. Tak, to był fizyczny bojkot, dlatego że wbrew temu, środowisk osób z niepełnosprawnością. Tak, osób z niepełnosprawnością. Dlaczego? Dlatego, że ten film stawia jednoznaczną tezę, że jeżeli coś się w życiu nie udało i jesteś osobą niepełnosprawną, to jakby nie możesz prowadzić takiego normalnego życia, tak być wartościowym członkiem społeczeństwa, tylko jesteś ciężarem dla rodziny, bo ten koleś właśnie, ten główny bohater, on tak o sobie myśli, że on jest ciężarem, tak? A czy na początku wydaje mi się, że nie, może się mylę, ale bo wydaje mi się, że to ten argument przyjdzie później, jak jego relacja właśnie z Luizą, główną bohaterką, się rozwija, bo tak naprawdę może do tego dojdziemy, bo tak mi się wydaje, że to jest właśnie wielowątkowy film przez to, że na początku to chodzi tylko i wyłącznie o jego taką egoistyczną jakby właściwie... Tak, brak spełnienia seksualnego tam jest też tak, takie po prostu, no utrata wszystkiego, co kochał, w związku z tym nie widzi, tak, on się chyba nie zastanawia za bardzo, czy sprawia ból swoim rodzicom, bo podejrzewam, że tam nie chodziło o to, że jest ciężarem, bo tak jak sama mówisz, miał na tyle pieniędzy, że mógł mieć taką opiekę, że ci rodzice naprawdę nie odczuliby tego, że muszą gdzieś tam poświęcać dla niego życie, tylko bardziej chodziło o jego pobudki prywatne. Ale właśnie wraz z jakby rozwojem relacji z tą dziewczyną, która gdzieś tam w toku właściwie ich rozwoju, ich przyjaźni, czy tam nawet jakiegoś głębszego uczucia, próbuje mu udowodnić, że może jednak warto to życie zachować, to on jednak chyba podejmuje decyzję właśnie taką, że chce jej otworzyć świat, bo zresztą to właśnie to też jest takie ciekawe, że ona z jednej strony próbuje wpłynąć na jego decyzję i pokazać mu ten piękny świat, który on może eksplorować nawet na wózku. A z kolei on próbuje jej otwierać horyzonty, bo tak jak powiedziałyśmy, ona pochodzi z takiej dosyć ubogiej rodziny i też jakby no niewiele w życiu doświadczyła. Te wszystkie swoje ambicje, jakie miała, musiała porzucić, ponieważ właśnie musiała zarabiać pieniądze. A on właśnie próbuje jej ten świat, którego wcześniej doświadczył dosyć mocno, pokazać i też gdzieś tam ją wypchnąć, nie? I koniec końców wydaje mi się, że decyzja, którą on na końcu podjął, to właśnie troszeczkę podjął dlatego, żeby jej nie ograniczać i dać jej taki powiew. No, ale więc to są dwa w sumie wątki. Wiesz, to sytuacja jest taka, że jakby ja będąc osobą z niepełnosprawnością, mam z tym właśnie problem, że on chce otworzyć świat jakby usuwając się, że tak powiem, z planszy. Chce się sam zmienić z planszy. Prawda jest taka, że mając tak ogromne środki finansowe, jakie on posiadał, on mógłby swobodnie otwierać jej świat, tak? Pokazywać jej ten świat, nawet jakby towarzysząc jej tej sytuacji. Lepiej, ona nawet nie musiałaby być już jego opiekunką, tak?
bo są w stanie zatrudnić osoby, które będą wyręczać, że tak powiem, go i ją w takim jego, go, go. Jego, go. Jego i ją po prostu w tych takich czynnościach, które są fizycznie dla niej ciężkie, tak? Bo umówmy się, że to jest jakby największa trudność w opiece nad osobą z niepełnosprawnością dla rodziny, no tym, że to jest codzienne, fizyczne, że tak powiem, obciążanie organizmu, tak? Więc jakby to jest sytuacja tego gościa, to jest marzenie każdej osoby z niepełnosprawnością. Marzenie. Paradoksalnie można powiedzieć, że większość sytuacji jest dużo gorsza, tak? Tak. Nikt nie może sobie pozwolić, prawie nikt, no ale większość ludzi jednak no, nie ma sytuacji idealnej, że akurat dotyka to kogoś, kto ma po prostu możliwość, żeby fizycznie wszystko sobie na świecie załatwić. Tak. Nie? Tu jest jakby też kontrowersja, bo w tym filmie to jest jakby on jest melodramatem. Melodramat ma to do siebie, że tam musi być trochę miłości i jakby taka tragiczność, tak? Śmierć i tak dalej. Albo jakieś tragiczne wydarzenie, które powoduje, że ta miłość jest jakby taka niespełniona, niedokonana, prawda? No i tu mamy taką sytuację, której jakby dla mnie zrozumiała by była ta koncepcja, gdyby autorka tej książki postawiła na takie zakończenie, że po prostu on ma nieuleczalną chorobę. O, to też jest... Że to by było nieuleczalna choroba. A tu jest sytuacja taka, że to jest stan, który jest jakby nie do naprawienia, ale on jakby nie powoduje tego, że twoje życie się skraca, tak? W sensie, no wiadomo, że są rzeczy, które mogą spowodować, że stan się pogorszy i tak, będzie tak, trudno. Tak, w tym filmie też dosyć mocno były pokazywane zagrożenia, nie? Nie, właśnie ja się tak. Też mocno zastanawiam oglądając to, bo no pamiętam jedno twoje zapalenie płuc, ale dosyć mocne, ale nie coś takiego, że on był taki po prostu bardzo podatny jak liść na wietrze, na wszystko, tak. Nie? To było tak pokazane, że właściwie niewielka jakaś tam sytuacja może spowodować, że on wyląduje w szpitalu w stanie krytycznym i gdzieś tam, że on jakby, że on jest taki jakby zamęczany, nie? Że to jest coś, no, nie wydaje mi się, żeby tak do końca było, ale to ty się możesz bardziej pewnie wypowiedzieć, czy są takie osoby, które być może częściej doświadczają takiego czegoś, że tak naprawdę on ciągle się męczy, że ciągle ma coś z gardła, że ciągle się dusi, że ciągle go trzeba podratowywać. Tak. Czy tak jest? Może tak być? Może tak być, bo jakby urazy są tak indywidualne. To jest nawet taka sytuacja, w której postawisz osobę, która ma dokładnie w tym samym miejscu uraz jak ja. Dokładnie w tym samym miejscu, a jej jakby fizyczny odzew tego urazu, że tak powiem, będzie zupełnie inny. Ona może być sprawniejsza ode mnie, może być mniej sprawna, może być bardziej podatna na różne rzeczy, może być mniej podatna. Także tutaj nie ma jeden do jednego, tak? Tylko ja jeszcze mam ten problem, że to jest 2 lata po wypadku. Wiesz, a jakby sytuacja jest taka, że mówi się w kręgach medycznych osób z niepełnosprawnością, że po wypadku te 3 lata pierwsze to jest jakby najważniejszy okres, bo wtedy najwięcej rzeczy może wrócić, jakby tą sprawność, jakby najszybciej się nabywa pewne rzeczy, tak? Pewne powroty funkcji w nogach, w rękach, że to jest właśnie w tym okresie 3-letnim, tak? A on mógłby sobie pozwolić na najlepszą rehabilitację. Tak, na najlepszą rehabilitację mógłby spędzać naprawdę kupę czasu, żeby nad powrotem do swojego zdrowia, a on wybiera trochę coś, co jest zupełnie jakby nielogiczne, czyli takie użalanie się, co nie jest też jakby niczym zaskakującym, dlatego że mówi się, że utrata sprawności jest jak śmierć kogoś bliskiego, bo ci umiera, jakby umierasz. Część umiera, ciebie tak. Bierze. Znaczy, to nawet nie chodzi, że część, po prostu umierasz, taka jaka byłaś, tak? No po prostu... No tak, no jesteś w sumie zupełnie inną osobą i musisz też pewnie troszeczkę zredefiniować swoje życie. Swoje, nie tylko życie, ale też postrzeganie swojego życia, czy też siebie w ogóle. I sytuacja, w której jest gościu, który tak naprawdę jest na początku tej drogi, bo 2 lata, umówmy się, że pewien okres czasu człowiek po wypadku spędza w szpitalu po prostu, w którym jakby się leczy te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, bo wypadek powoduje, że nie tylko masz złamany kręgosłup, ale coś tam się po drodze jeszcze łamie, tu rany, nie rany, to wszystko musi się wygoić i tak dalej. Zanim wyszedł, to minął minimum, nie wiem, pół roku i tak dalej. Tak strzelam oczywiście, bo różnie bywa, nie? No i tak jakby my liczymy ten czas tak jakby od jego wyjścia do szpitala, to by moim zdaniem minęło 1,5 roku. To jest jeszcze czas, w którym on się nawet nie pogodził z tym, nie miał szans przejść tej żałoby za tym, co było, tak? Więc sytuacja, w której jakby autorka pokazuje, że gość jeszcze nie przeżył tej żałoby, a jakby mu się pozwala rozważać eutanazję w ten sposób, bo kto nie myślał o śmierci po wypadku, ten niech pierwszy rzuci kamieniem, bo wydaje mi się, że każdemu przeszło przez myśl, dlatego że po prostu to jest dosłownie utrata twojego życia.
To jest tak jakby śmierć Twojego życia. Umarła ta Judyta, która była na nogach, ona umarła w tym momencie, po prostu umarła i powstała nowa Judyta, która oczywiście lubi tą samą kawę, tych samych ludzi i tak dalej, bo my się nie zmieniamy w związku z tym, że siadamy na wózku i tak dalej, ale jakby moje postrzeganie na życie trochę się zmienia. Moje wartości ulegają zupełnie innemu po prostu... Transformacji. Tak, transformacji. Musisz zweryfikować swoje marzenia, musisz zweryfikować swoje cele. Pewne rzeczy przestają być dla Ciebie możliwe, tak? I jakby masz taką myśl, że jesteś ciężarem, że jakby wszystko dookoła Ciebie muszą ludzie robić, więc zdajesz sobie sprawę, że jesteś ciężarem, tak? Ale zdajesz sobie też sprawę, że ten świat w jakimś stopniu dalej jest dla Ciebie otwarty. Czasami nawet jest bardziej otwarty teraz, niż był wcześniej. Bo zupełnie byłaś skupiona na czymś innym w życiu, wiesz. Człowiek, bo ja miałam wypadek, jak miałam 17 lat, ale są ludzie, którzy mieli na przykład 30-40. Oni byli na przykład w takim trybie, że praktycznie nic innego nie widzieli oprócz pracy i domu, tak? I nagle ten wypadek powoduje, oczywiście nie mówię, że to jest super rzecz, ale... Nie, ale to w ogóle mam wrażenie, że to jest bardzo uniwersalna prawda. I zresztą ja tak samo się zastanawiałam przy okazji tego filmu, nie tylko na temat niepełnosprawności, ale w ogóle. Bo jakby z jednej strony mam takie przekonanie, że no... Okej, okay, no jak chciał, to jest jego autonomiczna decyzja, też nie można, tak. Chociaż ciężko mi o tym mówić, bo jestem już osobą wierzącą, która ma jakieś tam swoje, wiesz, poglądy na ten temat, ale z drugiej strony też bardzo mocno cenię sobie wolność każdego człowieka, tak. I nikogo nie jesteś w stanie przymusić do życia, ani do czegokolwiek innego. No, to ale z drugiej, jakbyśmy tak na to popatrzyli, na ten film i na to założenie, tak bez żadnych wątpliwości, to można by wyjść dalej, że tak naprawdę cokolwiek się w Twoim życiu stanie, co gdzieś tam zrujnuje Twoje, nie wiem, myślenie obecne życie, czy też myślenie na temat tego, jak chciałeś je wieść, może spowodować, że stwierdzisz, dobra, to ja pas. No bo tak naprawdę ciężko nam teraz określić, że okej, okay, to w sytuacji fizycznej utraty jakichś tam możliwości czy ruchowych, czy ten można, ale tam powiedzmy w sytuacji takiej nie. A umówmy się, że są życiowe sytuacje, które właściwie, no nie wiem, no na przykład teraz tak mi się akurat przypomniało, bo był straszny wypadek ostatnio kolejowy, gdzie jechała rodzina i pani była w 9 miesiącu ciąży, jechał dwulatek. I chyba tato spowodował ten wypadek, no i zginęła żona z nienarodzonym dzieckiem, dziecko i został ojciec. I dzieci, po które jechali. I w tym momencie, patrząc na to, ja sobie myślę, nie wiem, to ja w ogóle nie dziękuję. Po prostu. Nie udźwignęłabym tego wszystkiego, nie? I już po prostu chyba wolałabym się położyć na te tory. No ale jakby ciężko tutaj, wiesz, no można by było po prostu wyciągnąć taki daleko idący wniosek, że właściwie każdy ma prawo się poddać, kiedy chce. Dokładnie. No ale wtedy można by było stwierdzić, że naprawdę wiele ludzi, a zwłaszcza takich, które mają słabszą konstrukcję psychiczną, no poddawałoby się po prostu regularnie, nie? A wiemy, że życie jest nieprzewidywalne i jest takie, że dzisiaj myślisz, że naprawdę nic cię już w życiu nie czeka, a jutro, tak jak się okazuje, spotykacie zupełnie coś, czego nigdy w życiu byś nie doświadczyła. I niestety prawda też jest taka, że ciężkie doświadczenia otwierają drogę do innych rzeczy. Tak. Również tych wartościowych. Nie? Właśnie chciałam jakby poruszyć dwa wątki tutaj, właśnie to dotyczące tego, co powiedziałaś. Po pierwsze, jakby sytuacja jest taka, że gościu jakby spotkał prawdziwą miłość. Bo ja rozumiem, że on miał tam luksusową narzeczoną i tak dalej, ale zobacz, ona nie wytrzymała tego momentu właśnie przejścia z osoby sprawnej na osobę niepełnosprawną, tak? A mówi się, że w zdrowiu, w chorobie, tak? W szczęściu, w nieszczęściu. Zresztą tam był ten wątek tak przedstawiany, że jakby on jej nie ułatwiał tego, niemniej jednak no w ogóle ona chyba koniec końców się związała z jego przyjacielem, nie? Tam też był taki dodatkowy emocjonalny twist, tak, że ta jego była narzeczona się związała z przyjacielem, a on był na jej ślubie. Oczywiście, ja nie chcę podkreślić, że to nie chodzi o to, że ja uważam, że nie ma osoby z niepełnosprawnością, która po wypadku, mimo tego, że ma super opiekę, super rodzinę i tak dalej, nie zdecyduje się na to, żeby swoje życie zakończyć i szanuje tą wolę, tak? Szanuje wolę jakby samodecydowania. Uważam tylko, i co jakby mówi środowisko, że w sytuacji, kiedy my tak mocno walczymy o to, żeby nas traktować jak osoby, wiesz, sprawne, w sensie takim, że jesteśmy normalni. Obywatelami tak, tego że po prostu, świata. Że też mamy pasję, że jesteśmy, że po prostu mimo też tego... Kochacie, że też że wszystko, tak naprawdę tak. Wszystko jest dla was. I to, że wiesz, że my mimo tego, że jesteśmy na wózku, to nasze życie to nie jest jedno pasmo nieszczęść, że mówi się często, że ktoś jest przykuty do wózka. Przykut do łóżka, tak? Mhm. A to sytuacja jest taka, że my naprawdę potrafimy żyć
w pełni, tak? Jedni Nawet troszeczkę mniej. niejednokrotnie bardziej w pełni niż osoby sprawne, które mogłyby fizycznie robić dużo więcej rzeczy, ale po prostu tego nie robią. Nie? No tak, właśnie o to chodzi, że to jest ten główny problem, bo jakby rozumiemy, że to jest fikcja, rozumiem też, że autorka ma prawo napisać dokładnie to, co jej się podoba, bo to jest literatka. To jest ta sztuka, nie? To pisarstwo. To też jest jeden z rodzajów zabrania głosu, nie? Ktoś tak. gdzieś tam chciał pewnie rozważyć jakąś drugą opcję, drugą stronę, ale właśnie przeglądając gdzieś tam opinie na temat filmu, które w większości jednak skupiają się na walorach artystycznych, czy też no, w ogromnej większości, ale spotkałam się właśnie z taką tezą, że dla części osób ten film jest nie do przebrnięcia właśnie tylko i wyłącznie przez to założenie, nie? Że, którego dokonała autorka i właściwie autorka już książki, bo film nie zmienił zakończenia. Problem jest też taki, że jakby bardzo mało jest filmów o osobach z niepełnosprawnością, które pokazują życie takie, jak ono jest. Takie, jakie ono jest. I to, jakby produkcja takich filmów hollywoodzkich, takich, które docierają do ogromnej rzeszy ludzi, powoduje, że ten obraz niepełnosprawności jest zaburzony. I to nie chodzi o to, że ja uważam, że w ogóle nie powinno się tworzyć takich filmów, które są troszeczkę ubarwione, bo mamy science fiction. Przecież są też filmy takie, że te telenowele, że wie, że tam tak w życiu w ogóle się nie wydarzyło. Ale chodzi o to, że jest też mnóstwo filmów, które jakby pokazują życie takim, jakim ono jest, prawda? Po prostu, zwyczajnie. A tutaj jest taka sytuacja, że jest bardzo mało filmów, które pokazują to życie z niepełnosprawnością, takie dokładnie, jako jest. Że ono potrafi być normalne, czasem brzydkie. Czasem piękne, czasem uśmiechnięte, czasem nieuśmiechnięte. I też na przykład spotkałam się z czymś takim właśnie w recenzjach, jak czytałam, że w tych opiniach na temat tego, jak że właśnie odbiera ten film środowisko osób z niepełnosprawnością, to tam było takie zdanie, że ludzie mówią, no ale o co ci chodzi, przecież ten film nie kształtuje, filmy nie kształtują tego, jak ludzie patrzą na, wiesz, na dane zjawisko, nie? I wtedy pada takie ten arraignment. To jest film, który spowodował, że wszyscy ludzie na całym świecie uznali, że autyści to są ludzie, którzy genialnie liczą. Wszyscy, jak jeden. I że właściwie autyzm równa się... I super inteligencja, super sprawność. A przecież tak nie jest. Umysł też tak. był taki... chociaż to było, on to miał dwubiegunówkę, nie? Czy, tak, czy... on miał dwubiegunówkę, ale to właśnie też tam, chodzi o to... To łączyło, że właśnie osoby tak. Z tego typu nie zaburzeniami ma mają z kolei piękne umysły i takie tak, właśnie... Tak. Że to jest taki geniusz, trzeba go tak jakby zrozumieć i tak dalej, że to ogólnie rzeczy jest taka, że łatwo się żyje, tak? A on dodatkowo, no są tam jakieś trudności, ale kurde, masz super księgowego w domu, nie? Wcale tak nie jest, tak? I tu jest ten problem, że w tym filmie ja widzę ten problem właśnie, że on pokazuje taki trochę zafałszowany obraz tego, jak żyje osoba z niepełnosprawnością. I to jest takie fascynujące, że wychodzi osoba sprawna i mówi, kurde, piękny film. Nie? No bo sama tak wyszłaś. A, co tak, ci się tak, tak. A właśnie powiedz, co ci się tak najbardziej podobało w tym filmie? Co cię tak, oprócz oczywiście zdjęć, stroju, no i muzyki? Właśnie tak jak kiedyś mówiłam, że mnie jakby ta właśnie bardziej techniczna forma zauroczyła, bo to nie jest tak, że jakby samo zakończenie mnie wbiło w fotel, czy też, nie wiem, spowodowało, że stwierdziłam, o fajnie, że zrobili coś takiego. Jakby no niestety plus był, znaczy... Nie do końca. Z jednej strony ten film był dla mnie lekko naiwny i taki troszkę przegięty, ale no muzyczna strona bardzo we mnie uderzyła, bo po prostu no, były moje kochane kawałki, Ex Ambassadors między innymi, no i Imagine Dragons, także tutaj mają... Jaką refleksję zostawił w tamtym Ale czasie. Jeśli chodzi o refleksję, to właśnie bardziej pozostawił we mnie przestrzeń do namysłu, co nie jest chyba samo w sobie czymś złym. Mhm. Ale pamiętam, że no nie byłam tak oburzona, no właśnie być może dlatego, że ja podeszłam do tego tak mocno wolnościowo, w sensie takim, że no okej, no miał prawo, no jego decyzja, ktoś inny podjąłby inną i być może też dlatego, chociaż właśnie nigdy o tym nie pomyślałam, że może dlatego, że też znam ciebie i znam inną stronę życia na wózku, jakoś nie odebrałam tego, że to jest jedyny scenariusz. Wiesz, o co chodzi? Nawet przez moment mi to nie przeszło, że wszyscy tak mogą mieć. Że to bardziej było dla mnie jeden przykład, jeden akurat innego punktu widzenia, nie? Ale nie pomyślałam o tym, że dla wielu ludzi może tak nie być. I
No i wtedy, ale no już znałam twoje zdanie, więc łatwiej mi było na tym temacie. Moje zdanie było ogłoszone wszemi wobec. Tak, tak. Jeszcze wiesz, ja chcę podkreślić kolejny raz, tak żeby to wybrzmiało, że to nie o to chodzi, że my mamy problem z tym, że fikcja literacka nie może działać w ten sposób, że właśnie autorka sobie zadecyduje coś takiego i że ona musi spełniać jakieś nasze oczekiwania osób z niepełnosprawnością, tak? Że ona musi coś zrobić, że każdy następny film, który powstanie o osobie z niepełnosprawnością, to musi być, wiesz, prawidłowy, taki z doskonałym przekazem i tak dalej, i tak dalej. Nie, tu chodzi tylko o to, że odczuwam pewną irytację sytuacją, w której ktoś produkuje taki wygloryfikowany obrazek osoby z niepełnosprawnością, która po prostu tak samodzielnie podejmuje taką decyzję, że po prostu to życie jest takie złe, że to życie jest na wózku, jest w ogóle to, co było przed wypadkiem, było super, a ten wózek to po prostu tragedia, to jest po prostu koniec życia. Mimo, że w sumie spotyka miłość swojego życia. Tak, mimo właśnie spotyka go coś, co bardzo rzadko spotyka osoby z niepełnosprawnością. To jest jakby bycie samotnym jest dla osoby z niepełnosprawnością najgorszą rzeczą na świecie. Bo samotność dla osoby sprawnej jest bardzo trudna, a dla osoby z niepełnosprawnością, jeszcze w sytuacji, kiedy tak naprawdę bardzo wielu z nas, ja też tak mam, że my się wstydzimy trochę tej niepełnosprawności. Nie wszyscy, bo są ludzie, którzy są świetnie w ogóle już zaklimatyzowani, w cudzysłowie, że tak powiem, pogodzili się, idą przez życie jak burza, spełniają marzenia i w ogóle jakby myślą o sobie jak o pełnowartościowej jednostce ludzkiej. Tak na przykład ja mam z tym problem. Ja się uważam troszkę, że to moje ciało nie jest za ładne, że... Ja też ciekawa jestem, czy jak uważasz, ale myślę, że w tym momencie płeć ma też duże znaczenie. Ma. Bo kobiecość jednak jest mocno związana z... Znaczy postrzeganie siebie też tak. Z fizycznością, ale też nawet tak stereotypowo, tak w ogóle społecznie, nie? Że jednak od kobiety zawsze się trochę oczekiwało tego... Piękna. Że no właśnie, płeć piękna, nie? Że ona będzie w jakiś sposób... dążyła do tego, żeby właśnie być najlepszą wersją siebie, być ozdobą domu, być kurwa, to zawsze tak jest, nie? Że tak. Patrz jaka ładna, chłopca się zawsze komplementuje jako sprawny, jaki mądry, jaki wiesz, wysportowany, a dziewczynki patrz jaka ładna. Tak. W dzisiejszych czasach już powiedzmy, że tak, już się zmienia dokładnie. Innego, ale jednak nadal, no płeć piękna, no nawet kurczę, popatrz na półki. Rossmanie, tak? Ile zajmują półki z kolorówką i z tym, żeby po prostu się podrasować, podkolorować. No, tak, to tak. Jest jakaś część naszej tożsamości kobiecej. I podejrzewam, że kobietom jest niesamowicie trudno, dużo tak. Trudniej. Już nie mówiąc też o w takich fizycznych aspektach, ale w to już może nie będziemy dzisiaj wchodzić, nie? Ale w takich, że jest to trudniejsze, nie? Tak, niż na przykład z tym samym urazem tak. Mężczyzna. To jest właśnie, to jest taka sytuacja, w której którą zauważamy wszyscy, że bycie osobą z niepełnosprawnością kobietą, a mężczyzną jest dramatyczna różnica, bo ludzie powiedzą, on też nie, patrz, on jest tam też taki jak ty, a patrz, jaki on sprawny, samodzielnie mieszka, samodzielnie to i tak dalej. Przysiada się. Ale sytuacja jest taka, że nas blokują zupełnie inne rzeczy, tak? Fakt, że po prostu ja się muszę fizycznie rozebrać i fizycznie przesiąść do łazienki, żeby móc się, że tak powiem, załatwić, zrobić się go, no przecież to nie jest chyba złe słowo, nie? A mężczyźni nawet nie muszą tego, nawet nie muszą opuszczać wózka, więc to powoduje, że opieka nawet nad osobą z niepełnosprawnością ruchową nad kobietą, a nad mężczyzną powoduje, że jest... Dramatycznie różna. Tak, opieka nad mężczyzną niepełnosprawnym, oprócz tego, że on jest cięższy, tak, ale zwykle jakaś jest niesprawiedliwość losu w tym sensie, że mężczyźni zazwyczaj jak lądują na wózku, tak, to jest spowodowane jakąś taką po prostu wyczesaną akcją typu skok na główkę, jakiejś prędkością samochodową itd., itd. Więc z takiego ich ekstremalnego życia, bo mężczyźni są bardziej skłonni do ryzyka itd. I wyobraź sobie, że oni na przykład bardzo często są po wypadku dużo sprawniejsi. Bo jakby oni fizycznie mają lepsze predyspozycje, tak? Oczywiście nie mówię o przypadkach, w którym ktoś sobie łamie kręgosłup bardzo wysoko i wtedy jest już niezdatny, że tak powiem, do samodzielności. Ale mimo wszystko opieka nad nim będzie łatwiejsza, bo jego nie trzeba fizycznie ściągnąć z wózka, rozebrać, do końca ubierać i żeby po prostu przesadzić go do toalety czy coś takiego. Więc to sprawia, że ta kobieta, która się nim opiekuje, bo zazwyczaj to jest kobieta, tak? Ona ma łatwiej. Też kobiety mają też taki element empatii rozwinięty dużo bardziej i my jesteśmy opiekunkami, tak? Jakby z natury. To no jest tak, nasze instynktowne. Natura nas wyposażyła głównie po to też, że mamy dzieci. Tak, i kobiety jakby bardziej patrzą na emocjonalną stronę związku, relacji, więc im jest jakby łatwiej do tego, żeby zaakceptować
mężczyznę na wózku jako totalnego, sprawnego partnera, z którym chce do końca życia iść i nie być tylko jakby ciężarem. A faceci jednak są wzrokowcami. Fizyczność jest dosyć ważna. No, tak, więc bardzo, bardzo rzadko spotka się mężczyznę, który zajmie się dziewczyną na wózku. W tym sensie zajmie, bo co to jest opieka tak naprawdę, tak? Bo mówi się, że osoba z niepełnosprawnością to jest ciężar, bo to jest, trzeba się nim opiekować. Ale wydaje mi się, że to jest normalna relacja. Bo tak, jestem w stanie pomóc Ci w danych rzeczach, tak, a w drugich potrzebuję pomocy, ale z drugiej strony Ty też potrzebujesz pomocy. To nie jest to tak, jest że... relacja, czyli jedna... Zresztą w tym filmie akurat moim zdaniem to widać, że oni sobie dają nawzajem, nie? W sensie to akurat fajnie było. No tak, tylko uważam, do pewnego momentu, który on się po tak, prostu do którego zabił. On chce i się zgadza na to, ale jakby to akurat uważam, że można uznać na duży plus, nie? Że bardzo fajnie pokazuje, że tam jedno i drugie, dlatego ja się zastanawiałam nad tytułem, zanim się pojawiłeś, czy zanim się pojawiłaś, że tak naprawdę kto wpłynął bardziej na życie tej drugiej osoby, nie? Już abstrahując od decyzji końcowej i bohatera. No to tak naprawdę to było fajnie pokazane, że on na tym wózku, no, zmienił jej postrzeganie również 180 stopni. Tak, ale potem po prostu się zabrał. Tak, potem się zabrał. Potem po prostu się zabrał i spowodował, że dziewczyna wpada po prostu, czy oczywiście tam jest melancholijnie i tak dalej, ona tam leży sobie ale na wakacjach. Gdzieś tam to było pokazane, że ona nie godziła się z tym i że to nie było tak, że on zrobił jej dobrze w cudzysłowie, tylko że ona tego nie chciała głęboko, tak? W sensie, tak, że tak. Ona była w stanie wziąć wszystkie za i przeciw tak. Razem z tym, żeby po prostu mogli razem tak, być i to jest razem, właśnie coś, co po prostu powoduje głęboką niezgodę u osób z niepełnosprawnością. Właśnie to, że spotkałeś, masz kupę hajsu, który może z nim zrobić po prostu sobie dom taki, że nawet ona nie będzie musiała cię paluszkiem dotknąć, żebyś nie był, wiesz, ciężarem. Także w XXI wieku. Ten zwłaszcza, film... że on mógł spełnić wszystkie te jej marzenia. Tak, mogli razem spełniać te marzenia. Po drugie, znalazł osobę, która nie patrzy w ogóle na niego przez pryzmat tego, jakim on jest w stanie, tylko po prostu ją chce. A to jest coś, czego... Ludzie z niepełnosprawnością bardzo mocno oczekują, bardzo mocno chcieliby, żeby ktoś zobaczył to, że jesteś wartością, mimo tego, że jesteś na wózku, że nie jesteś ciężarem, tak? I w jakim stopniu można uznać, że jesteśmy, tak? Bo to wiadomo, każdy będzie się inaczej czuł, ale że jesteś w stanie coś dać, że jesteś na tyle wartościową osobą, że ktoś się, że tak powiem, będzie cię chciał na zawsze, nie? A to jest bardzo, 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 bardzo rzadkie. Ja to się śmieję, że już prawdziwych mężczyzn nie ma, bo kiedyś mężczyzna to był opiekun taki, wiesz, wsparcie, skała, nie? A teraz się tak zrobiło, że znaczy, musi być no, ładna. W ogóle jakby patrząc na to, w którą stronę idzie społeczeństwo, to idziemy w stronę wygody i tak, tak, no tak. Po prostu są gdzieś tam konsekwencje, myślę, po prostu przemian, dużych przemian. Bo kiedyś jakby wszyscy bardziej, nie wiem, na przeżycie kładli nacisk, tak. Czyli na ogarnięcie finansów, jedzenia i, tak, i tak. Po prostu, ale w dzisiejszych czasach wszyscy robimy tak, żeby nam było przyjemnie, dobrze i tak. Nic w tym też złego, ale to ma duży koszt, nie? Tak. Taki łącznie patrząc na to. Spokojnie. Ale przypomniałam sobie jedną rzecz i teraz tak sobie pomyślałam, że w kontekście tej rozmowy ważną, że chyba jednak tam się pojawiło na końcu takie zdanie, które świadczy o tym, że głównym motorem jego decyzji była jednak ta egoistyczna pobudka, czyli ta egoistyczna chęć życia starym życiem, a nie tego, że byłby dla niej ciężarem, bo ona powiedziała mu przecież, że przecież możemy razem to robić. Możemy razem pojechać do tego Paryża, bo on jej gdzieś tam, zresztą to jest finałowa scena, taka tak. Dosyć epicka i pięknie nakręcona, że on właśnie wspomina te swoje pobyty w Paryżu i gdzieś tam ona w tej kawiarni siedzi. I ona wskazywała, że mogą to robić razem, że przecież da radę. A on jej powiedział, ale nie, bo ja nie chcę być tam w takiej formie, w jakiej jestem dziś. Tak. On powiedział, że woli wspominać to, jak był tam jako młody, przystojny. Jak on nawet powiedział, to jest w ogóle teraz tak stwierdzam, dosyć płytkie. Ale on stwierdził, że jak te paryżanki się tam za nim oglądały, a on wiesz, rozwiewał ten zapach swoich perfum i no, siedział pewnie w dobrze skrojonym garniturze. I chce pamiętać siebie takiego tam, niż przyjechać tam na wózku, denerwować się, że nie może podjechać na kostkę, że nie może się tam zmienić. Fakt, Paryż nie sprzyja pewnie. Ale są teraz takie rzeczy, że po prostu potem Paryżu jakby na chmurce przeleciał. Ale teraz sobie przypomniałam, że faktycznie to się pojawiło prawie na końcu. Że on jednak po prostu
No, nie chcę tego przeżyć. Co ten komunikat, myślisz, buduje w osobach sprawnych? Nie? Co on buduje? Co ten film buduje tak naprawdę w osobach sprawnych? W sensie, biorąc pod uwagę, że nie mamy tego... Znaczy, mi się bardzo podoba, że na świecie się pojawił film typu Nietykalni, tak? Który pokazuje to bycie niepełnosprawnym i to był człowiek, to przecież na faktach książka, tak? Na faktach, więc życie pokazuje zupełnie co innego. Życie pokazuje milionera, który jest całkowicie sparaliżowany, dosłownie całkowicie sparaliżowany, przy którym trzeba zrobić wszystko, tak? I mimo tego on, wiesz, znajduje tą miłość, no oczywiście mężczyzna, więc łatwo, szybko i przyjemnie. Znowu też mamy wątek milionera, nie? Ale, tak. To, akurat ale to jest zaskakujące, że nawet nie produkuje się filmu, w którym osobą taką z niepełnosprawnością jest kobieta, która ta niepełnosprawność nie jest taka, że ona jest samodzielna. Bo jest film, pojawił się taki film, on tak kupi, że w ogóle ręce opadają, nie polecam, że jest tam osoba właśnie na wózku, jest kobieta, tylko to jest paraplegiczka, czyli nawet w filmie nie mogą przełknąć tego, żeby kobieta bardzo właśnie ciężko, znaczy, która potrzebuje dużo, dużo pomocy, żeby ona miała szansę na jakieś zakochiwanie się, na to, żeby ktoś jej pomógł, tak? Zastanawiam się, czy to jest kwestia techniczna, że jakby no filmy jednak mają tam swoją jakąś ramę na zasadzie, no bo zastanawiałyśmy się kiedyś, czy nie mogło być tak, że on będzie bardziej poturbowany. W sensie takim, że czy to byłoby wtedy do przełknięcia, tak? Czyli, że będzie miał faktycznie taki uraz, który naprawdę powoduje, że niewiele jest rzeczy dla niego możliwych. O, na przykład nawet jakby miał taki uraz jak ten w Nietykalnych, to co byś pomyślała, jakby było takie zakończenie? Że on koniec końców... Byłoby mi łatwiej go znieść, aczkolwiek dalej bym go nie akceptowała, bo... Do końca, w tym sensie nie zgadzałabym się, że tak po prostu życie pokazuje, dlatego że w większości przypadków życie pokazuje, że możesz być bardzo wysoko, znaczy, że osoba może być bardzo wysoko niepełnosprawna, tak? Bardzo mocno, ale jeżeli, że tak powiem, ma ten support dookoła, to ona nie chce umierać, ona chce żyć. Ona chce żyć. Jest coś też takiego, że przecież medycyna leci do przodu bardzo mocno i cały czas jest coś takiego, że jest ta szansa, że coś się może zmienić. Może nigdy, ale jest ta szansa. Nie możesz sobie powiedzieć, że nigdy nic nie wymyślą, tak? Przeszczepiają takie rzeczy, twarze ludziom, cudawianki. Może coś przyjdzie, ale żebyś miała szansę z tego skorzystać, musisz być. Musisz tak? być i musisz gdzieś tam też dbać o tą tak. swoją formę. Jest też taka, jakby chcę tutaj dla poprawności politycznej powiedzieć, że i bycia zgodnym z rzeczywistym komunikatem, jest coś takiego, że w Stanach mieli też duży problem z tym, że aktora, który jest niepełnosprawny, nie gra osoba niepełnosprawna, tak? Ja nie mam za bardzo z tym problemu. Fajnie by było, tak? Ale uważam, że to nie jest do końca taki wymóg, no nie? W sensie mi to nie robi nic. Ale chciałam podkreślić właśnie, że są takie głosy. Czy uważasz, że dobrze zagrał? On osobę niepełnosprawną? No taka melepeta, no nie? Znaczy, no tak, no oczywiście w sensie, bo to są czasami różnice nie do dostrzeżenia przez osoby sprawne. Tak, znaczy tam troszeczkę było przerysowane, widać było, że nie do końca autorka się skonsultowała, tak powiem, z osobami, które tam ten, bo on był jakby mimo urazu, on troszeczkę był bardziej niepełnosprawny niż tak naprawdę był. Moim zdaniem ta fizjoterapia, która była pokazywana, to też nie jest taka fizjoterapia, która rzeczywiście byłaby, która byłaby wykonywana takiej osobie, zwłaszcza przy takich pieniądzach, tak? Że to nie jest takie ruszanie nóżką, rączką, tylko to jest aktywna rehabilitacja funkcjonalna. Więc tak naprawdę nie pokazano w tym filmie, że ten człowiek zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby powrócić do tego zdrowia, tak? I dopiero jak zobaczył, że się nie da, tak? to podjął decyzję. Tu ten film pokazuje tak jakby, że on od początku po prostu założył, że on umrze. W ogóle nawet jakby nie grama wysiłku nie włożył w to, żeby po prostu tak, tego stan się... Tak, bo tam w ogóle też był taki zarysowany układ między nim a rodzicami, że oni dali mu bodajże rok na tak. zmianę decyzji. Tak. A tak naprawdę to było bardziej na zasadzie, że on im poszedł na rękę, że bo pewnie nie zamierzał zmieniać, ale że poczeka, tak, żeby tak. oni już mieli ten święty spokój, że próbowali. I to jest właśnie też to, i że wszyscy wokół niego tak naprawdę próbowali zmienić jego decyzję, a on tak. gdzieś tam... Nawet nie wiem, czy był moment, że się zawahał. Chyba nie. Nie. Jeśli nie zawahał się nawet w takim... No, w najpiękniejszym momencie, sam zresztą stwierdził, że gdzieś tam pewnie w poprzednim życiu nie byłoby na to szans, a jednak to jest inna jakość w ogóle tego, co go spotkało, uczucia i gdzieś tam pewnie w tamtych relacjach to nie byłoby może takie możliwe, nie? Mm-hmm. W takim momencie, jak on prowadził to swoje życie.
No i mimo wszystko po prostu zrealizował swój plan od początku. Tak. No, no tak jak na to teraz patrzę, to faktycznie jest to takie trochę przygięte założenie. Tak. Wiesz, tutaj właśnie jest to, że to jest melodramat, on taki ma być. W sensie melodramat ma się skończyć tak, wiesz, tak, tak smutno, tak, tak słodko-gorzko tak naprawdę, prawda? Tam też wszyscy podkreślają, że tam jest piękna muzyka, piękne zdjęcia, że te kostiumy, że tak powiem, to tak, takie... Tak, no on jest dobrze zrobiony tak. melodramatem, ale też jakby sama historia nie jest niczym zaskakującym. Nie jest. W sensie takim, ona jest cały czas taka bardzo przewidywalna. Nie wiem, co z tym zakończeniem zrobić, nie? Czy ono właśnie jest, czy ludzie jednak oczekiwali, że on zmieni zdanie, czy nie? Ciężko mi powiedzieć. Bardzo się boję, że ten film w niektórych osobach, które oglądały ten film, zbudował takie potwierdzenie ich tezy, że niepełnosprawność to jest masakra, nie? Bo zastanawiam się, jak po takim obrazie, gdzie przecież już udowodniłyśmy tym, że rozmawialiśmy o Rain Manie, że to jednak film trochę kształtuje twoje postrzeganie czegoś, czego nie znasz, tak? Zwłaszcza, że ta historia tak jak nietykalnie, ona może być wydawać taka, że tak powiem, rzeczywista, prawda? To czy to nie powoduje, że w momencie, kiedy ktoś się zderza samodzielnie z wypadkiem, bo przecież to jest tak, że ja też nie myślałam nigdy, że będę jeździć na wózku, prawda? Ja się czułam nieśmiertelna, a się okazało, że nie. I co w takiej sytuacji, kiedy ktoś po takim seansie, że tak powiem, spotyka go takiego, taka sama rzecz, nie? Z czym on zostaje w tej swojej głowie po tym filmie? To jest ten problem. Z czym on zostaje? Że on zostaje z takim poczuciem, że niepełnosprawność to jest beznadzieja, nie? Choćbyś nie wiem, jak był bogaty, kto by cię kochał, to życie jest niewarte. Tak? Twoje życie już nic dobrego ci nie przyniesie. Bo dla mnie ten film ma właśnie taki przekaz. Że ta niepełnosprawność, ja się czuję trochę oburzona tym, wiesz? Dlatego, że moje życie jest takie, jakie jest. Ono ma naprawdę dużo trudności, ale też nie ma czegoś takiego, że ja żyję codziennie rano, wstaję, mówię, o Jezu, jaka jestem nieszczęśliwa, o Jezu, jeżdżę na wózku. Nie, dla mnie to jest już normalność, tak? Ja po prostu tak żyję. Czasami się... Cię po prostu dopada to, tak. Zastanawiasz się, co by było gdyby, albo być może gdzie mogłoby być. Tak, ale bo tak też jak jest mówimy, normalne, samotność jest okropna, nie? Takie poczucie, że nie jesteś wystarczająca, nie? Żeby wiesz, ktoś się chciał nad tobą pochylić. Ale właśnie, ale to moje życie nie jest pasmem nieszczęść. Takim wiesz, że po prostu masz ochotę, wiesz, po prostu rano się nie obudzić, tak? Wydaje mi się, że też w dużej mierze takie poczucie takiego, że życie jest straszne, powodują osoby sprawne wbrew temu, co się wydaje w osobach niepełnosprawnych. Bo pewne oczekiwania od społeczeństwa, pewne jakieś normy społeczne, wiesz, to życie tych sprawnych ludzi powoduje, że ty się do nich tak mocno odnosisz, tak? Oni swoją postawą, czasami jakimiś gestami, czasami, wiesz, takim odbiorem osoby z niepełnosprawnością powodują, że ty się czujesz, że coś jest z tobą nie tak, no nie? A przecież nie jest nie tak. To już kiedyś rozmawiałam, nie wiem czy z tobą, ale na pewno z jakimiś innymi osobami, bo pamiętam to, że mówię, najgorsze mojej niepełnosprawności jest to, że ludzie widząc moją tetraplegię, czyli moje niedoskonałości, nie widzą tej pracy, którą ja wykonałam, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Że to, że ja w ogóle tak siedzę, że jestem w stanie się poruszać samodzielnie, ruszam rękami, że siedzę na wózku, że mogę wyjść z domu i tak dalej, zrobić sobie jedzenie. To jest lata pracy, to jest sukces. Tylko nikt nie patrzy na mnie jak na po prostu takiego, wiesz, wojownika, który... porównuje cię tak, ze stanem sprawnym. Totalnie, tak, tak, totalnej sprawności, tak, nie? Tak. I wiesz, i to chodzi o to, że jak patrzysz na ludzi, którzy uprawiają fitness i to ich ciało wyrzeźbione, to widzisz tam pracę, nie? A jak patrzysz na mnie, to nie widzisz tej pracy. Chociaż no z drugiej strony też... Nie chodzi o to, że... myśli, że masz zupełnie inny uraz niż masz i to wynika tak. z twojej pracy. Wynika to też z tego po prostu... Jak śmigasz po telefonie, jak piszesz, jak ten... tak, no bardzo ale... Bo ja tak nie wyglądam. Że... Ja nie wyglądam na tetraplegika tak ad hoc. Jeżeli ktoś się nie zna, to tak. Czasami ludzie mylą moje urazy, myślą, że jestem sprawniejsza niż jestem, co też powoduje dużo problemów tak naprawdę. Nie tylko takie zabawne sytuacje, ale też problemy. Ale właśnie o to chodzi, że mnie to trochę tak smuci, że to moje życie dla kogoś, dla tej autorki, dla tych ludzi, którzy się utwierdzą w tym przekonaniu, to jest takie niewarte, wiesz? Takie, że to życie jest po prostu tak niewarte, takie, jak już nie chodzisz i jesteś jakby w miarę niesamodzielna, to życie już nic. To już cię nic nie może spotkać, to jedyne co, to się musisz zabić, żeby ułatwić tej swojej rodzinie, no nie? Ja jedyne co to tutaj mam na obronę i może też jakby... dlatego ja nie postrzegałam tego aż tak drastycznie jak ty,
to, że ja gdzieś tam bardziej to traktowałam jako jego osobistą decyzję i przez to, że ten film jednak pokazywał całe grono ludzi i z zewnątrz, i najbliższej rodziny, którzy gdzieś tam tego tak nie odbierali. Bo tam jakby nie miałaś też takiego, nie wiem, feedbacku od jego ludzi, że on faktycznie, o Jezu, jest, że tak naprawdę przyjaciół on sam pooodsuwał. No bo to było w tej pierwszym etapie, w którym on się totalnie nie zgadzał. Więc to nie było tak do końca, że ludzie go opuścili na zasadzie, o dobra, to już nie jest ten nasz stary kumpel, już nie jeździ na nartach. Ale to jest akurat bardzo rzeczywiste, wiesz, to, ten wątek z przyjaciółmi jest bardzo rzeczywisty, bo bardzo dużo osób z niepełnosprawnością odsuwa tych swoich znajomych, albo oni się sami odsuwają, bo nie za bardzo wiedzą, jak podejść. I to jest ta częsta taka sytuacja, że zjadamy swój własny ogon właśnie w ten sposób, że ty nie dzwonisz, bo oni powinni zadzwonić, ale oni nie dzwonią, bo się boją, nie? Nie wiedzą za bardzo, jak ty zareagujesz, bo niepełnosprawność jest taka smoki i księżniczki, wiesz, o co chodzi. Ktoś gdzieś słyszał coś tam, ale jak spotykasz go na ulicy, to on istnieje w ogóle, jak to tam, nie wiem, jak mam się zachować, no, wiesz? No tak, to bo w sumie nikt nas tego nie uczy też jakoś bardzo, nie? Myślę, że to nawet są nie trzeba akcje uczyć. Czy może trzeba było po prostu jak mieć podejście jako człowiek do człowieka, czyli zawsze otwarte. Tak. Problem jest taki, że tutaj problem nie jest jakby w osobach sprawnych sensu stricte, bo skąd macie? To tak jak osoby z rozmawialiśmy dzisiaj o osobach niewidzących, że one jak nie ma, jak są niewidzące od dziecka, od urodzenia, to one nie mają za bardzo jak się, wiesz, uczyć na przykładach innych, bo nikogo nie widzą. Wszystko, co robią, muszą się jakby wytworzyć samodzielnie, tak. Więc sytuacja jest taka, że jeżeli ty nie widzisz osób z niepełnosprawnością tak o przestrzeni publicznej, w mediach i tak dalej, nie widzisz pogodynki, która tę pogodę ci mówi, jaka będzie jutro, no nie? Albo nie wiem, no nie widzisz pani kwiaciarki, czy pana na wózku z dziećmi, tak? Że ma żonę i tak dalej, tak oficjalnie gdzieś tam, wiesz, przelotem, że to nie jest jakby główna postać tego całego, nie wiem, komunikatu, tak? No to skąd ty masz widzieć, że my żyjemy normalnie? Jak w telewizji pokazują ci tylko chore dzieci, które zbierają na pieniążki na rehabilitację, albo jakiegoś Stasia Mele, który przechodzi przez Antarktydę, nie? To są, muszą być jakieś turbo sukcesy albo smutne, nie? Nie pokazują po prostu, że nie wiem. Ja to mówię, że przecież niepełnosprawny też może być chujem. Tak. No, dosłownie. To... Może być wredną mandą po prostu. Może być super babką, a może być po prostu wredną piczą, nie? I to... No, ale z drugiej strony, jakby ktoś pokazał coś takiego, to z kolei można by było powiedzieć, kurde, no tutaj nam robią w gniazdo, nie? W sensie, że to tak jak tutaj, pokazali gościa, który no podjął swoją autonomiczną decyzję, bo po prostu taki był. Może był egoistą, w sensie może jednak uważał, że podstawowe wartości życia to jest właśnie to, co sobie osiągnął swoją pracą i pieniędzmi i faktycznie niczego więcej w życiu nie chciał. I też tak może być, też że tak taką może decyzję być podjął. Ale no z drugiej strony taka postawa jeszcze pokazana w pięknym opakowaniu, z piękną muzyczką. Tak, tak. I dobrymi aktorami, i dobrym... To jest to, bo wiesz, bo jeżeli by go pokazali jakiego chuja, nie? To by było trochę inaczej, że wiesz, on po prostu taki jest. A tutaj, no kurde, ten film tak gryzie mnie, wiesz? Byłam, bo ja... Może też dlatego, że my się utożsamiamy z zupełnie innymi ludźmi w tym filmie. Możliwe. Bo ja się nie utożsamiam z tą babeczką, ja się utożsamiam z nim. I to mnie boli, bo to jest mój jakby reprezentant w tym filmie i on się tak zachowuje, i wiesz. I ty nie jesteś w stanie, tak jak zazwyczaj o to chodzi w filmach, żebyś się utożsamiła, to ty nie jesteś w stanie. Tak, nie jestem w stanie. A ja z kolei, no, łatwiej mi to przyszło, nie? W sensie, że... I może dlatego tyle, dużo mniej wątpliwości we mnie to wzbudziło, nie? Że to jakby tylko była... jedna postawa z wielu dla mnie. Nie widziałam takiego czegoś, że to jest reprezentant twojej, powiedzmy, no nie wiem, twojego środowiska. Tak. Zresztą to zawsze źle brzmi, bo to znowu tak wyodrębnia. Tak, nie jest. No ale powiedzmy na potrzeby jakiegoś tam rozrysowania sytuacji. Ja też, wiesz co, mam duży problem z tym, że z jednej strony ktoś może powiedzieć, że my się czepiamy na siłę, wiesz o co chodzi. I ja też czasami sobie tak myślę, kurde, my to niepełnosprawni, cały czas jesteśmy roszczeniowi, cały czas coś nam nie pasuje, nie? Ja też się czasami łapię, kurde, coś tam, a na przykład Daria, moja przyjaciółka, sąsiadka zresztą, mówi na przykład, kurde, ta, ale sprawna kobieta też tak ma, nie? Wiesz, o co chodzi? I ja mam takie, wiesz, czasami jest tak, że my też się zapętlamy w tej sytuacji i może ktoś powie na przykład, kurde, no znowu się czepiają, film zrobiła babka, fikcyjny, mogła sam napisać nawet, że on latał, kurde, na samolocie, nie? Wiesz, codziennie na UFO i tyle, nie? To jest jej prawo. A my jednak mamy taki pewien syndrom protestu przeciwko pokazywaniu takich obrazków. No, wydaje mi się, że to nie wynika z tego, że my po prostu się sensu stricte czepiamy, że nie można jakkolwiek napisać o tej niepełnosprawności, tylko to tak trochę było... Ta jego postawa nie jest taka rzeczywista, to jest takie... Ten film powinien mieć elementy science fiction gdzieś wpisane, o to chodzi. Że to tak nie odzwierciedla, że
najgorsze w pokazywaniu niepełnosprawności jest to, że nikt nie pyta tych niepełnosprawnych, nie konsultuje tego. Właśnie ciekawa jestem, czy znasz kogoś, kto miałby zbliżoną postawę? To znaczy, że chcą żyć? Czy znasz kogokolwiek, kto po prostu gdzieś tam nie pogodził się ze swoim życiem do tej pory? Nie mówię już, bo to też nie jest tak, że to jest rozwiązanie takie, wiesz, dostępne od ręki, powiedzmy też moralnie jakieś tam czyste, jeśli chodzi o no nawet dzisiejszy świat, nie? Ale mam na myśli, że nie chcę, że gdzieś tam nie czuję się dobrze ze swoim życiem. Znasz kogoś takiego? No znam osobiście, w sensie, gdzieś tam się ja też tak mam. Ja to jest taka sytuacja, w której ja się godzę z tym, że jeszcze na wózku, ale nie akceptuję. Ale nawet nie chodzi mi o to, żebyś w pełni zaakceptowała sytuację, ale jednak mimo wszystko lubisz swoje życie, nie? W sensie... Momenty są różne. Masz momenty, że jak każdy z nas. W sensie tak. To nie porównuję, bo jakby ciężko porównać sytuację, ale każdy nie z nas ma momenty, tak. Że sobie myśli, pierdziele, coś jest moim tutaj nie tak, nie? Że w ogóle nie chcę być tu, gdzie jestem, albo w ogóle, nie wiem, rodzina, wszystko mnie rozczarowuje, tak? Ale mam na myśli to, że czy znasz kogoś, z kręgu ludzi, których już poznałaś, powiedzmy, po wypadku, którzy też mają takie przeżycia za sobą, którzy no, nie mogą odnaleźć w tym swoim życiu szczęścia, którzy ciągle są w poprzednim. Kogoś, kogokolwiek ten chłopak mógłby reprezentować albo jakoś... No bo, no wie, dla mnie jakby pytanie, czy ta pani chciała postawić tezę, czy chciała zasiać taki wiesz, takie nie wiem, pytanie. Co problem jest taki? Że ja znam ludzi, którzy się nie pogodzili, ale odwrotna jest sytuacja. Oni nie chcą zakończać życia, tylko robią wszystko, żeby odzyskać tamto życie. Czyli to jest taka walka, drapanie po prostu paznokciami w ścianę, nie? Że oni robią wszystko, próbują wypróbują wszystkie terapie, od chińskich komórek, po ziółka szarlatanu, witaminy celowo-skrętne, po operacje, nieoperacje. Że oni robią maksymalny wysiłek do tego, żeby wrócić, wszystko robią. To już jest takie czasami aż takie historyczne, wiesz. Nie ma takiej osoby, która mówi, kurde, dobra, poddaję się. Był taki pan, to była sławna sytuacja, nie pamiętam jego nazwiska, ale był taki pan, który chciał eutanazję popełnić, nie? W telewizji była Anna Dymna i w ogóle. Było coś tak. Ale on nie chciał popełnić eutanazji, dlatego że on nie może, że on, nie wiem, życie go, że tak powiem, nie kochało. Bo on był bardzo mocno sparaliżowany, dosłownie, że musiał dmuchać w rurkę na wózku. Ale on chciał tej eutanazji, ponieważ nie było respiratora. I on nie mógł w domu być, tak? On musiał cały czas w szpitalu leżeć. Zajmował komuś miejsce, tak? A mógł swobodnie w domu być. Więc jak on, że tak powiem, to ten respirator zebrali mu ludzie, to on wrócił do życia, pracuje w ogóle, wiesz, zwiedza świat i tak dalej. Także no to jest taka sytuacja, w której spotykamy stanowisko tak zupełnie nierealistyczne, moim zdaniem. Znaczy tak, no jakby popatrz... Ja też chcę podkreślić, że to wszystko jest moja subiektywna opinia. To nie jest tak, że ja tam głoszę, że tak powiem, ogólno niepełnosprawnościowy głos, tak? Tylko to jest moja subiektywna. Ale fakt, że scenarzyści w pewien sposób nie pomogli, no bo jakby... chłopak z takim, no, tak jak mówisz, nie z chorobą terminalną, czy z jakąś taką, tylko no, owszem, ze stanem ciężkim, ale jednak stabilnym i pozwalającym na tak naprawdę cieszeniem się z wielu rzeczy w życiu, który właśnie dodatkowo wyjątkowo ma po prostu wspaniale dzianą rodzinę i w ogóle z zamkiem gdzieś tam jakimś turbo pięknym i tak naprawdę ma przede wszystkim jego uraz nie jest tak adekwatnie pokazany, o to chodzi. Że wiesz, bo jeżeli mówimy na przykład o filmie Nietykalni, to tam jest ten gościu, to jest oczywiście oprócz tego, że też były wątki, że dlaczego tego nie zagrał ktoś niepełnosprawny, ale jakby ta postać, ona była tak wiarygodna, te jego problemy w ogóle z czuciem, problemy z różnymi tam sytuacjami oddechowymi, to, że musi wiesz, korzystać z pomocy praktycznie przy wszystkich rzeczach, tak? I jakby jego postać i ta jego niepełnosprawność odzwierciedlona była turbo super. Myślę, że też dlatego, że po prostu jest na faktach i w książce wszystko było napisane, prawda? Prawdopodobnie to się może skonsultowali. No, więc to jest ten problem, nie? Że po prostu można zrobić film, który jest rzeczywisty. On się by nawet mógł tak zakończyć, tylko brakuje mi tej elementu. To nie chodzi o to, że ja uważam, że nikt by się nigdy w życiu na wózku nie zabił. W sensie nie stracił aż tak chęci. Ale brakowało mi tego momentu walki w ogóle o to. Bo to jest trochę tak jak zwierzęta, nie? My walczymy, my chcemy z powrotem, nie? Więc jakby jest taki moment, że się nie zgodzisz. To walka o życie, nie? W takich zwłaszcza sytuacjach. Bo się nie godzisz, wiesz, bo się nie godzisz. No stało się coś strasznego, tak? I jakby ten film mnie tam dlatego będzie, że on pokazuje, że nogi to wszystko. Że jak nie chodzisz,
to już koniec, no nie? A brakowało mi tego momentu właśnie, tej walki, tej rehabilitacji, tego wykorzystywania. No, to jest dla mnie nierealne, że goście, który jest turbo wysportowany, turbo światowy, wiesz, prowadzi niesamowite bajkowe życie, jest zajebiście szczęśliwy, nagle to wszystko traci i on nie walczy o to w ogóle, żeby wrócić do tego. W ogóle nie walczy, tylko uznaje, aha, to nara, nie? Zmywam się z planszy. Nie ma tej walki. Może gdyby były te elementy, to łatwiej byłoby mi to zaakceptować. Aha, zrobił wszystko. To wykorzystał i tak dalej, ale jakby już nie widzi żadnej nadziei dla siebie, więc się po prostu chce ewakuować, tak? Nie chce dodatkowo być ciężarem, bo to jest też bardzo, bardzo ciężka sytuacja dla osób z niepełnosprawnością, że się czujesz ciężarem non-stop. Praktycznie. Są bardzo mało momentów, w których się nie czujesz ciężarem, zwłaszcza z cięższym urazem, bo, tak, bo są osoby, które są na przykład niepełnosprawne, mają paraplegię albo tetraplegię taką, że, bo ja mówię tylko ruchowy, bo już nie chcę poruszać innych niepełnosprawności, które są cięższe i w ogóle. Mówię tylko tutaj w aspekcie wózkowym, że są paraplegicy albo tetraplegicy, którzy są świetnie, sami radzą, mogą przebywać sami w domu, wszystko ogarniają, w ogóle nie potrzebują pomocy. Mam tego przyjaciela Marka, to on w ogóle, no cuda wianki, układał kostkę wokół domu, on po prostu wyremontował całą chatę sam na wózku, tak? Ma dwójkę dzieci, chodzi z nim sam na spacery, tak, i ogarnia wszystko i w ogóle ma piękną żonę, podróżuje. Pracuje, wiesz, normalnie po prostu. Też czasami ma zły humor, też czasami się napije, czasami, wiesz, normalne życie. Normalne rzeczy. Tak, tak. Ale właśnie chodzi o to, że w sytuacji takiej, że osoby, które mają cięższy uraz, muszą jakby walczyć z tą myślą taką, że po prostu, że jesteś ciężarem i do końca życia potrzebujesz wsparcia, do końca życia. Nie masz 24 godzin, w których możesz zostać sama. Nie ma czegoś takiego. Jest określona liczba godzin, w której możesz być sam. I nigdy w życiu, musisz się pogodzić z tym, że nigdy w życiu, dokąd nie umrzesz, nigdy nie spędzisz sama całego dnia. Tak, to jest... Z wyboru, bo jak ktoś cię porzuci w łóżku, no to spędzisz. Właśnie, to ale chodzi tak, o... Nie, to już jest właśnie ten aspekt trudny do ogarnięcia umysłem, zwłaszcza dla osoby sprawnej, tak. Że nawet jakbyś chciała być bardzo sama, to nie możesz. A dwa, że zależysz jednak, bo to też jest, wiesz, pytanie, kogo masz wokół siebie. I on też miał osoby, którym zależało na nim, tak? Miał kochających rodziców i później miał też tego przyjaciela i opiekunkę. Ale prawda jest taka, że nie zawsze tak jest. Poza tym, no, życie to życie. Czasami rodziców też zabraknie. Tak. I pytanie, co potem, tak? Jakby on przeżył ich wszystkich, no to w tym momencie polegasz, no nie wiem, na obcej sobie, nieważne ile masz pieniędzy, ale w tym momencie ktoś cię może nie podnieść z łóżka. Tak. Może wziąć klucze do twojego domu, zamknąć cię w tym domu i sobie pójść. Chodzi o to, że istnieje mnóstwo takich ludzi, którzy nie mają takich warunków jak on, nie mają bliskiej osoby, muszą się zdawać na obcych, a mimo wszystko, wiesz, żyją, nie? Starają się jednak, wiesz, no bo z drugiej strony mają, to jest jedno życie, tylko takie. Nieważne w co wierzysz i tak dalej, bo jeżeli wierzymy tam wieczność i tak dalej w niebo, no to tam będzie jakieś życie, ale to życie konkretnie jest takie, jedno. Poza tym nigdy nie masz gwarancji w swoim życiu, że zawsze będzie konstans. Tak. Tak naprawdę, nie? No, no jesteś sprawny jednego dnia, jesteś jednego nie, albo jednego dnia masz wszystko, innego nie wiem, jest jakiś cerebralny krach, ludzie tracą w sensie takim, że nie wiem, no pieniądz traci na wartości, ty tracisz mieszkanie, życie i nagle stajesz się w ogóle biedakiem, tak. Który musi sobie na nowo poukładać życie. No to mówię, to jest mniejszy niby problem, ale to tylko niby, bo są różne problemy, tak? Z którymi się trzeba mierzyć. Czy ja w ogóle zawsze mówię, bo ktoś mówi, kurde, nogę złamałam, nie mogę iść tam, ale dobra, ty masz gorzej, nie? To po pierwsze jest złe, dlatego że kurde, dla ciebie to może być turbo nieszczęście. Dokładnie takie jak moje niechodzenie. Dla ciebie to może być i już. Masz prawo do tego, żeby ta rzecz na ciebie tak, a nie inaczej reagowała. Tylko ja mam problem z takim, że kurde, nie będę narzekać, bo ty masz gorzej. No bo kurde, ej, moje życie nie jest twoim poduszką do tego, żebyś ty się jakby na niej, wiesz, uśmiechała, nie? W sensie, mam źle, ale nie, gdy to ma gorzej, to nie, to mam lepiej, wiesz. Bo to jest takie robienie z mojego życia takiego, wiesz... Jakiegoś piekiełka, nie? Tak. Także ten, wracając do filmu, to jest sytuacja, znaczy popatrz, babka tak mądrze zrobiła, że x ludzi na całym świecie o tym rozmawia, między innymi my, tak, bo to jest nie i tylko... To akurat nie jest złe i to jest właśnie to, co ci chciałam przekazać, że może ona chciała po prostu wypuścić jakiś, wiesz... Nie sądzę. Myślę, że nie, że ona miała konkretny zamysł, czy to tylko chodziło o to, żeby po prostu napisać ckliwą historię, która po prostu zarobi swoje. Tak. Ten melodramat, on jest kształtny, czy zarobię. Prawdopodobnie nawet nie myślała o tym, że będzie nakręcona, tak? Ten film po tej publikacji.
Ale no to wydaje mi się, że tam było po prostu najniższą linią oporu, no nie? Ale na Brakowało mi przykład tego zobacz, bo on tam. bardzo przypomina ludziom, zresztą ja sama myślałam, że tą książkę napisał, on jest Nicholas Sparks, jak on sobie, ten gościu Nie, nazywa. to laska jest. Ja wiem, ale chodzi o to, że myślałam, bo to bardzo przypomina, No. ale wszystkie te jego historie były raczej chyba, tak się w sensie kończyły kiepsko, nie? W sensie mam na myśli, że to była zawsze taka niespełniona miłość, taka, Tak. czy się mylę? Nie, no tak mi się wydaje. A tutaj jakby troszkę poszli innym torem, nie? Że to wszystko... Dalej niespełniona no w sumie miłość. W pewien sposób tak. A że się trochę spełnili, a potem się nie spełnili, no nie? Potem jedna osoba podjęła decyzję, że jednak nie. Też wiesz, ja chciałam tutaj jeszcze sprostować tylko tą sytuację seksualności, że on uznał, że nie może seksu uprawiać i tak dalej, że do właśnie, końca że tam życia. Nie było... Tak. To też tak nie wiem, nie było czy było. Co? Jedna była taka dyskusyjna, że może było. To nie było wprost pokazane, ale wydaje mi się, że może było. Ale to jest jakby chcę prostować, że wbrew temu, co się ludziom wydaje, to czasami jest dosłownie tak, że większe prawdopodobieństwo jest takie, że tetraplegik będzie w stanie, że tak powiem, normalnie uprawiać seks niż paraplegik. Co jest, paraplegik jest dużo bardziej sprawny, tak? Może wydawałoby się, że on jest też sprawniejszy w tej sytuacji, a tetraplegicy mają bardzo często dużo lepiej, że tam nic nie działa, ale pewne ale sfery... Działa. Tak. Znaczy ja jakby myślałam, że zawsze z reguły działa. Oprócz nie. tego, że tam jest inna historia, jeśli chodzi o mężczyzn i o płodność, tak? Ale tak, nie... bo to trzeba 3 lata po wypadku, żeby jeżeli chcesz mieć dzieci, to muszą zamrozić nasienie, nie? Do 3, bo potem, że tak powiem, plemniki przestają być tak żywotne i jakby jeżeli chodzi o... Patrz, o jaka dawka wiedzy przy okazji filmu wyszła. Tak, no, myślę, że zrobimy jeszcze jakiś odcinek o seksie w ogóle, bo ja bym chciała rozmawiać a propos takiego zagajenia, o czym kiedyś w przyszłości, to chciałabym rozmawiać właśnie też między innymi z Tobą i z osobami niepełnosprawnymi na tematy takie, wiesz, miłości, seksu i tak dalej, dlatego, że uważam, że ja tu mam taki pogląd, że nie możemy rozmawiać o niepełnosprawności tylko z niepełnosprawnymi, bo bardzo mocno, co wyszło ostatnio w rozmowie z Magdą, my stereotypizujemy prawnych, że oni mają stereotypy. No, i potem wychodzi, że wcale tak nie jest. Tak. Więc wydaje mi się, że najważniejszą sytuacją jest taką, kiedy my rozmawiamy o pewnym temacie w mieszanym towarzystwie, ale w ten sposób mieszany, że tak jak ty, że ty żyjesz koło mnie, ale nie żyjesz tak jakby ze mną. Bo jeżeli mówimy o ludziach, którzy na co dzień pomagają osobom z niepełnosprawnościami, to oni są już skrzywieni. Tak, oni są często tacy. Oni są już po prostu tacy, że czasami to widzę, że bardziej oni chcą, żeby ten świat był lepszy dla mnie niż ja, bo dla mnie jest okej, okay, a dla nich jest... Święt się odpowierza. Tak, to nie, co okej, okay, ja tam szanuję, bo to praca i w ogóle i wsparcie, to jest bardzo dużo, bardzo ważne rzeczy, tylko uważam, że powinny być też takie głosy trochę obok, które jakby normują tą sytuację, tak? A jeszcze tak będziemy już kończyć powoli, bo my to już wszystko poruszyliśmy. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał obejrzeć. Ja mam nadzieję, że nie. Że nie? Mam nadzieję, że nie. A ja właśnie chciałam nadzieję, że ktoś obejrzy i potem tak popcornem rzuci w ten telewizor i powie o ty. A nie chciałabyś tam poczytać ten? Ja bardzo jestem ciekawa, czy w komentarzach się jakieś tam jeszcze nowe głosy odezwą. Znaczy bardzo by było nam miło, gdyby ktoś w komentarzach chciałby się wypowiedzieć na temat naszej dyskusji. Jeśli nie zgodzi, może mnie zjechać, nie ma problemu. Byleby ma i nie jechać. Nie, no mnie też można, no. Nie ma i nie, bo ty jesteś gościem. Także wiesz. Ale właśnie taka sytuacja jest, co myś, jaka jest, właśnie, czy polecasz ten film? Znaczy ja na przykład nawet pamiętasz, bo ja mówiłam ci, że obejrzysz sobie go dokładnie, bo ja uważam, że to jest fajnie, żeby właśnie móc podyskutować. Zresztą w ogóle w większości w życiu a tam uważam, być że panel dyskusyjny. I, po seansie powinien być panel dyskusyjny. Tak, na przykład jak są właśnie jakieś takie skrajne tematy, albo często ja w ogóle bardzo mało mam czasu na telewizję i bardzo często naprawdę żenująco nie wiem o co chodzi. Zresztą ty coś tam mi mówisz, ja mówię, tak, okej. Okay. Ale mam takie rzeczy na liście, co przeczytam, co obejrzę, żeby wiedzieć o czym oni mówią. Nie lubię jakby bazować tylko na ludzkich opiniach i nie wiedząc tak naprawdę o co chodzi, nie? I więc wolę sobie sprawdzić sama. I wydaje mi się, że ja bym poleciła jednak, żeby obejrzeć. I pomyśleć o tym. Tylko w domu, za darmo. No tak, no zapłaciłam za to. No mówię, muzyka była dobra. W kinie warto Ex Ambassadors usłyszeć. W kinie warto. To myślę, że warto sobie kupić fajny sprzęt do domu i sobie ale no dobrze, no dzisiaj... Bez filmu. No. No tak, no dzisiaj już też to są inne czasy, był 2016 rok. Ten film jest 2016. Więc ja myślę, że to też już dzisiaj nie idziemy do kina tak po prostu, żeby pójść do kina, nie? Dzisiaj to już jest selekcja większa, mamy wszystkie streamingi, nie streamingi, YouTube. Ale popatrz, jak świat się zmienił w ciągu 5 lat, nie? Nie do pomyślenia.
właśnie to jest taka sytuacja, w której ja jakby nigdy nie rozważam, znaczy nie chodzi o to, że nigdy nie myślałam o tym, żeby się zabić, bo kto nie pomyśla, nie rzuci kamieniem, ale bardziej chodzi o to, że mnie to powstrzymuje, nie? Że coś się wydarzy, a ja tego nie dożyję, nie? W sensie wyjdą jakieś książki. To jest ciekawa perspektywa, o której ty zawsze mówiłaś, a ja na przykład jej nie miałam nigdy. No ale to może wynikać jakby z różnych rzeczy, ale ty zawsze tak mówiłaś, że a propos rehabilitacji, nie? Że nie jesteś taką osobą, która się rzuca na wszystko. I nawet jak były te egzoszkielety, to ty zawsze tak podchodziłaś do tego tak trochę... Bajka. W sensie to jest takie... Ale z drugiej strony mówiłaś zawsze, że właśnie utrzymujesz swoje ciało w takim stanie nie spoczynku, a właśnie w takim, wiesz, stanie chociażby konstans, czy nawet no wyżej, lepiej, że zawsze coś można polepszyć. Zresztą najlepszym przykładem jest twoja ręka, że ja nawet czasami nie ogarniam, że ty już to robisz. Po to, że właśnie jak wymyślą jakąś technologię, to że ty będziesz gotowa, żeby, a nie na zasadzie na kurczę, to już... Bo to jest... To jest nie też taka sytuacja, nie? Bo też nie chcę rozwijać za bardzo tego wątku, bo możemy o tym gadać godzinami. Ja co jestem w ogóle mistrz w tym, ale chodzi o to, że właśnie jest coś takiego, że ludzie często jak mnie spotykają, to mówią tak, ja też jeździłem na wózku, tam se złamałam kręgosłup, coś tam, ale byłem tam, sram pierdam i tam nagle wiesz, wstałem i tak dalej. Oni nie rozumieją w ogóle różnicy między złamanym kręgosłupem, a urazem rdzenia, bo można mieć złamany kręgosłup, ale to nie powoduje, że nie przestajesz chodzić, prawda? I też takie mówienie osobie, która po 17 latach, że tak powiem, jeździ na wózku, 17 lat, jakichś nowinkach technicznych z wózkiem związanych, to jest takie trochę, wiesz, my wszystko wiemy, ja jestem na bieżąco, ja wszystko, co tylko się pojawia, tak followuję też różne social media naukowe i tak dalej, żeby móc wiedzieć pierwsza, bo jedna z pierwszych, jeżeli coś się pojawi, tak? Ale z drugiej strony nie rzucam się na wszystko łapczywie, bo to jest bardzo dużo rzeczy jest produkowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, które powodują, że jakby że nie będziesz chodzić, tylko to jest takie wspomaganie rehabilitacji, tak jak egzoszkielet, nie? Bardzo mnie denerwuje, kiedy o, egzoszkielet, będziesz chodzić, albo jak osoby bardzo krótko po wypadku wpinają się w ten egzoszkielet, tam wszyscy zaraz mówią, o, chodzisz, kto jak nie, ty już zaraz będziesz, wszystko będzie dobrze i tak dalej, bo one są tak mocno napalone. One bardzo chcą. Tak, więc korzystają ze wszystkiego, ja tego nie tępię, tylko wkurza mnie te komentarze, nie? Kto jak nie, ty i tak dalej, bo to jest taki mobbing, to jest presja sprawnych do tego, żebyś ty włożyła całą energię, wszystkie pieniądze w to, żeby wrócić do chodzenia, a nie ma czegoś takiego, kurde, wiesz co, ta fajnie, że z tego korzystasz, zajebiście, korzystaj ze wszystkiego, ale prawda jest taka, że ja cię kurwa kocham. Czy ty siedzisz, leżysz, czy wiesz, jesteś, nie wiem, najlepszą przyjaciółką w życiu, tak? Nie wiem, najlepszą żoną, kochanką, obojętnie, bo po prostu jesteś Judytą, a nie ważne, to jest takie trochę, mam wrażenie, takie, z jednej strony wynika z tego, że życzysz komuś dobrze, ale jakby to jest trochę tak. Nie ma tej akceptacji takiej. Tak, takiego, daleko wiesz. Idące może, ale jest takie porównanie klasyczne, jak zawsze rodzina, zwłaszcza takie stereotypowe, się pytają, masz już kogoś, no kiedy kogoś będziesz miała. W sensie takim, że nie wiem, osoby na przykład, które są singlami, wiecznie się muszą spotykać z czymś takim, że ktoś im jakby składa życzenia, życzę ci, żebyś spotkała tą miłość życia. I na przykład mam przyjaciółkę, która zawsze mówi, no dobra, ale to uważasz, że jak nie spotkam, to nie będę szczęśliwa? Może ja jestem super szczęśliwa, wiesz, życz mi, żebym była szczęśliwa, albo nie wiem. W sensie jakby zawsze wszystkim się wydaje, że mają jakieś takie lepsze życzenia dla ciebie, albo że chcą dla ciebie dobrze, ale że po prostu... No, projektują na ciebie twoje potrzeby, swoje potrzeby. Po prostu życz mu dobrze, żeby był szczęśliwym człowiekiem, zdrowym człowiekiem, no po prostu, nie? Ale jakby wiadomo, że no wszystkim... Tak, sama mówisz, że samotność nie jest okej i wszyscy to wiemy. Niemniej jednak... Nie ma co komuś, wiesz, wychodzić. Czy są ludzie, dla których samotność jest okej. Okay. Po prostu. Są ludzie, dla których jest nie do przejścia, tak. Ale to jakby... To wszystko zależy, co wybrałaś. Życzymy komuś, no dobrze, najlepiej, tak? Ale no, to chyba są takie kalki jeszcze. To też jest pewnego rodzaju kalka sprawnych właśnie, że kurde, tutaj rób to. Tak, wychodzić, chodzić, chodzenie jest najważniejsze, tak, chodzenie. Myszą szczepimy tam jakiś chip i on na pewno ty też będziesz... Akupunkturę słyszałaś, tam robię super rzeczy z akupunkturą, ziółka lewoskrętna, witamina C i tak dalej. Nie, chodzi o to, że bardzo fajnie, że się wynalazki pojawiają, tylko ja wychodzę z założenia, że niech to najpierw się sprawdzi. Niech to najpierw sprawdzą jacyś ludzie, niech będą jakieś pierwsze efekty, niech te efekty będą zero-jedynkowo do mnie odniesione. Dlatego, że tam są na przykład sytuacje, w których już się zdarzyło, że osoba po pchnięciu nożem w kręgosłup
przy pomocy komórek macierzystych zaczęła chodzić, ale nie może tego do jeden do jednego przepisać. Nie wiem, jak to jest, w sensie, czy to przerwanie rdzenia jest całkowite, jak to wiesz, to pewnie sytuacja jest miliony, nie? Tak, jak jest, to jest tak, materia, bo ludzie często mówią, kurde, czemu wszystko, że myśli, ze świń ucha, wiesz, na świniach uszy hodują, nie, żeby przeszczepiać, jak to jest, że nikt z tym kręgosłupem, ale to jest tak skomplikowana materia, to są nerwy, tam jest tego miliard, w zależności od tego, z której strony masz ten uraz i w jakim stopniu, to tam twoja sprawność się zmienia diametralnie. Centymetry albo nawet milimetry decydują. Tak. To tak jak mi powiedzieli, 3 mm w górę dziękuję, nie rusza pani rękami, 3 mm w dół jest pani osobą ze sprawnymi rękami. 3 mm. I ja trafiłam po środku. Wiesz, dobrze, źle? Dobrze, źle. No. Zależy, szklanka w połowie pełna, że tak powiem, no nie? No, ale właśnie o to chodzi, żeby nie starać się za każdym razem, czy to jest takie coś, tak na zakończenie, mnie zawsze denerwuje, że ktoś, kto mnie nie zna, bardzo często mówi tak, o to cześć, jak masz na imię Judyta i tak dalej, no i tak, no co ci się stało? Wiesz, o co chodzi? Czasem to jest takie nieładne pytanie, dlatego że do tego dochodzimy w jakimś momencie relacji. Poza tym to też w pewien sposób definiuje cię na dzień dobry. Tak. Czy jesteś Judyta, tak, ta na wózku. Tak, już tam wiadomo, że jeszcze na wózku. To jest ważne, ale to nie stanowi tego, kim ty jest. Po drugie, to zadawanie takiego bardzo intymnego pytania, wiesz, to się wiąże z jakimiś trudnymi wspomnieniami na pewno. Przecież to nigdy nie jest tak, o zajebiście, co mam kręgosłup. Nie, to się wiąże z traumatycznymi wspomnieniami. Może jestem nikt nie wie, ile jestem po wypadku. Może rok, może miesiąc, wiesz. I może jeszcze nie jestem gotowa o tym mówić, nie? Po drugie, no, trochę takie to jest nieładne, wścibskie, nie? Bo to jakby cię obca osoba zapytała, no już wyszłaś za mąż? Wiesz, o co chodzi? Albo nie wiem, jak tam ten, byłaś u ginekologa ostatnio? No, to dochodzimy do tego pytania. Tak. Oczywiście będą osoby, które od razu odpowiedzą na to pytanie, tak? Którzy nie mają z tym problemu, tak, ale to tak jak z dziećmi, no. Tylko to czasami jest coś takiego, że ja mam z tym problem, ale nie chcę być niegrzeczna. Więc jakby poświęcam trochę swój komfort na rzecz innych komfortu i mówię, no wypadek sam, a wiesz, i tak dalej, kiedy dawno. I to pojawia, wiesz, tak, najgorsze są te dalsze pytania, nie? Że po prostu dlaczego? Dlaczego ja to muszę mówić? I jesteśmy tak nauczeni bardzo często, że mówimy o takich rzeczach. Ja o takich rzeczach mówię, w sensie mam odruch odpowiedzenia na pytanie. W momencie, kiedy jest taka, bardzo szanuję taką aktywistkę, nie zawsze się zgadzam, ale szanuję ją, taką pełnoprawna się nazywa. I tam jest taka, ona często mówi takiego, że ktoś pyta, a co pani jest, a czemu pani coś tam? I ona mówi, że nie odpowiada na te pytania, no bo ona nie ma ochoty. No nie? A czuje taką wewnętrzną presję, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja też tak czuję. Żeby nie być niegrzecznym, nie? W tak. momencie, kiedy tak naprawdę do tego... Bo musisz zadbać o komfort tej osoby, tak, nie? Tak. Ale nikt nie myśli o twoim komforcie, zadając takie pytania. Społeczeństwo jest nauczone traktować osoby z niepełnosprawnością troszkę inaczej, tak? Odrobinkę inaczej, w sensie, no już szanujemy, że tam jesteście tacy sami i tak dalej, ale troszkę po macoszemu, nie? Nam to można wszystkie pytania. Najlepiej, jak ktoś widzi dziecko, dziecko widzi na ulicy osobę z niepełnosprawnością. Ale to jest mniej więcej to samo, co z dziećmi się robi, nie? Tak, ale dzieciom to się mówi, i co pytaj pani, no po prostu mi ręce opadają. Tak, a to swoją drogą, że w ogóle, że dzieciom się wybacza wszystko, a tak naprawdę to właśnie cała w tym praca, żeby też te dzieci od początku... Jakby dziecko do mnie samo podeszło, wiesz, z ciekawości i tak dalej i zapytało mój wózek, to ja mu mówię, że miałam wypadek, że tak czasami jest, że ludzie nie chodzą, co nie znaczy, że ja nie mogę być normalna, tak? I tak dalej. To jest zawsze trochę krępujące. Ja to mogę powiedzieć jako mama małego dziecka, chociaż jeszcze do tego nie doszłam, bo on dopiero ogarnie mówienie. Ale zawsze się tak podświadomie stresowałam, co jak to dziecko już tak mówi i gdzieś tam zacznie mi obgadywać, no bo dzieci jak mają, dzieci nie czują jakiejś, wiesz, jakiejś spiny w obmówieniu kogoś, kto stoi obok i wszystko słyszy. I ja się zawsze stresowałam, jak ja mam zareagować. Albo na przykład, no najczęściej to teraz dotyczy jeszcze dzieci piaskownicy, nie? Tak, ta dziewczynka coś tam robi, nie? No i spoko, ale w momencie jak nie, on powie, mamo, a ta pani, nie wiem, coś tam, nie? I w tym momencie, co masz zrobić? Nie, nigdy tak. Czy powiedzieć, słuchaj ta pani, coś tam, nie? Może, co najlepszą opcją jest zawsze powiedzenie po prostu nie uciszać dziecka, bo problem jest taki, że uciszanie dziecka powoduje, że on myśli, że to jest coś złego. Coś jest nie tak. Generujemy, że z tym człowiekiem coś jest nie tak, a warto po prostu być, słuchaj, ludzie są różni. Jedni mają takie włosy, inni mają takie oczy, a inni są mniej sprawni. Niektórzy, żeby chodzić, potrzebują tego. Niektórzy się rodzą tacy. Po prostu wszyscy jesteśmy inni,
Ale wszyscy tak, to mamy takie same prawo do szczęścia i do tego, żeby tak, być. Chodzi mi bardziej jest o to, milion, że... też polecam, a propos, milion filmików na YouTubie, w którym jest edukacja o niepełnosprawności dla dzieci i tam jest bardzo fajnie to pokazane, można z dzieckiem obejrzeć, porozmawiać. Ważne jest tylko to, żeby nie wysyłać do tej osoby. Bo jak dziecko samo, tak jak mówię, są dzieci, które podbiegają do mnie w sklepie, widzę, że ten tata jest miliard kilometrów stąd, miałam też taką sytuację, że niech pani zejdzie, niech pani zejdzie i mnie dziecko potrzepało, to pani jest głupia, nie chce zejść, nie? Ale ja się nie obraziłam, dla mnie to super sprawa jest, nie? Bo to dziecko, ono mnie traktuje normalnie. Znaczy, no dziecko jesteś dla niego czymś nowym, ciekawym, a dziecko ma ale normalnie. W ramach swojego rozwoju. Tak, ale ono nie myśli o mnie, że ja jestem zła, tak, niedobra, tak. groźna albo coś. Ona mnie, o jako ciekawość, o super, kurde, fajnie. I podchodzi z entuzjazmem, z radością, wiesz. Najgorzej jest tylko właśnie, i pytaj mnie, a czemu oni nie chodzi? Czemu oni mają taki wózek? No, tak, i to jest spoko. A gorzej mam tak, że jak ktoś na przykład mówi, kurde, mamo, dlaczego ta pani? Idź zapytaj. No ręce mi opadają. Tak, no to już jest. Ja nie jestem od edukowania dzieci po prostu. Ja idę właśnie po warzywa, po ziemniaki, nie? Plus a nie taki, będę tutaj dzisiaj, dzisiaj na przykład już w literaturze jest taki cały przekrój różnych sytuacji życiowych i no to w ogóle tak widać. W sensie i jeśli chodzi o kolor skóry i że się jednak w tych dziecięcych wiesz, książkach pojawiają postaci i ja na przykład prawie w każdej mam jakąś osobę na wózku. Mam no są jakby bardzo, że daje ci to pretekst do opowiadania dziecku i jakby podejrzewam, że już gotuje, chociaż no mojego syna też w ogóle nie dziwi, no bo znacie od urodzenia, nie? Ale myślę, że to jest okej, okay, że na takim etapie jeszcze jak rodzice opowiadają dziecku o świecie, którym mają momencie... szansę pokazać mu różne rzeczy i to dziecko jakby się z tym tak po prostu naturalnie... W którymś momencie przyjdzie do niego ten moment, że mnie będzie pytał. Na pewno. I to nie ma z tym żadnego problemu. Fajne jest to, że właśnie tak jak Kornelia, która jest córką mojej przyjaciółki Sylwii, to ona na przykład po prostu dla niej to, że ja jeżdżę na wózku, to jest turbo normalne. To jest jak po prostu nic. Ona widzi kogoś na wózku no i ona w ogóle nie ma żadnego problemu. Pomóc panu, wiesz, przepchać coś tam. Ona do niego podchodzi po prostu tak jak, wiesz, do każdego innego człowieka. Dla niej to jest turbo normalne. I to jest super, bo tak naprawdę bardzo dużo sprawnych osób, które mają w dorosłym życiu negatywny, jakiś taki bojący się tabu, stosunek do osób z niepełnosprawnością, to są te dzieci, którymi rodzice mówią, cicho, cicho, nie patrz. Nie, ale ja oczywiście w tym moim przykładzie to nawet nie chodziło mi o to, że coś jest, wiesz, że w sensie nie wiem jak to wyjaśnić, tylko bardziej ja nie lubię rozmawiać o kimś, jak ktoś, w sensie no, jakby nie mam czegoś takiego, że czuję się dobrze, jak mówię o kimś, kto stoi obok mnie i to słyszy, wiesz o co mi chodzi. No. Nawet jeśli to w ogóle nie jest w żaden sposób kontrowersyjne, tylko no mam taki, to jest właśnie dla dziecka naturalne, a już dla dorosłych nie, takie coś na zasadzie. No tak, ta pani tam robi zakupy, nie? I w tym momencie pani się uśmiecha, ty się uśmiechasz, ale jest to taka sytuacja dosyć krępująca. Bo już tam pomijam takie rzeczy, czy chodzi o wózek, czy coś innego, ale takie najzwyklejsze, nie? Takie, wiesz, bo dzieci komentują rzeczywistość po prostu na bieżąco. Czasami nawet 15 razy z rzędu powiedzą, że ktoś tam właśnie robi to i to, nie? Co jest pewnie naturalne. Ale odeszłyśmy. Ale odeszłyśmy od tematu? Nie będziemy wycinać, dlatego że ja uważam, że swoboda mówienia i takie flow, które naturalnie przychodzi z każdym gościem, jest dla mnie bardzo ważne i uważam, że nie ma co w ogóle wycinek do tego określonego tematu. Na pewno do tematu dzieci i osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych z dziećmi wrócimy. Mam nadzieję, że Maja będzie jeszcze nie jeden raz moim gościem na kanale, ponieważ ten kanał ma służyć nie tylko o tym, żeby rozmawiać o niepełnosprawności stricte, ale też po prostu o normalnym życiu, o życiu, które jest dokładnie takie same jak twoje, tylko troszeczkę zmodyfikowane o sprzęt. Także zapraszam was serdecznie do następnego odcinka. Mam nadzieję, że odniesiecie się jakoś do tego, co dzisiaj powiedzieliśmy. Tak? Troszeczkę odbiegliśmy od tematu, ale niepełnosprawność to jest tak szeroki temat, że warto o nim rozmawiać w każdym aspekcie. Także polecamy sprawdzać nasze social media. Zobaczcie też social media Mai. Ja tam podlinkuję jej profil, bo robi piękne zdjęcia, więc jakby ktoś chciał, to zapraszam. Tymczasem życzymy wam miłego dnia i do zobaczenia. Do zobaczenia, mam nadzieję.